Cześć w Londynie, jak tam? No, cześć, dobrze. Very well. Very well. João? Que más viento que Fuerteventura. I teraz musieliśmy to samo po polsku. You need to speak in Polish now. This part. Or maybe you can translate. No. This is the answer that I'm waiting for. Wszystko dobrze? No coraz lepiej, no nie ma co coś oszukiwać, jeszcze wiadomo, że gdzieś tam do 100% jeszcze troszkę brakuje, ale już coraz lepiej się czuję i mam nadzieję, że tak zostanie do końca obozu, żeby ten cały okres przepracować i będzie dobrze. Dobra, chowa! Brawo! Jak tam trening dzisiaj? Trudny, no. Ciężki trening, dużo wiatru, ale wytrzymywaliśmy do końca. Piłka się słuchała? Leciała tam gdzie chciałeś, czy tak, przeszkadzało tak, trochę? Tak. Może dwa razy nie, ale całkowicie bardzo dobry trening. Widziałeś wczorajszy materiał? Jeszcze nie. Bo tam jest twoja bramka z treningu, co do małej bramki strzeliłeś i tak? Fajnie to wyszło, no. Także... Muszę popatrzeć teraz, jak wrócę, ale... Najpierw drży mnie wody i później może robić co chce. Proteina, idziemy dalej. Bartek, jak żyjesz? Dobrze, tak. Jezu, ale wichury. No, wichura straszna jest.
Mielibyśmy pomiar Bartka jeszcze z autobusem. Jeszcze miałby prędkość 50 na godzinę. Czekaj! Pogoda dzisiaj dobra? Fantastyczna, jak widać. Wszystko słychać. Nie ma lekko, ale nikt nie powiedział, że tak będzie. Jak tam żyjesz, Gusiu? Ojejko, nawet nie wiem, co ci powiedzieć teraz. Coś, powiedz mi cokolwiek, ale głośno. Nie, dobrze jest. Dzisiaj pogoda taka niezwykła. Duży wiatr, no ale w takich warunkach też trzeba potrenować, bo wszystko się może zdarzyć. Może i u nas taka pogoda będzie, tak trzeba być gotowy. Na Łotwie też tak wieje? Na Łotwie już nie kiedyś. Na Łotwie jest minus, tam nie wiem, z 10 stopni może. No ale trochę śniegu jest, no ale tak trochę przyjemniej mi się wydaje niż w taką pogodę. Lepiej niech będzie śnieg niż taki wiatr. A trenowałeś tam ostatnio? Jasne, że tak. Ale trenowałem tam na zamkniętej powierzchni, także nie było problemu, nie było zamrażnięte boisko i na sztucznym, także tam akurat warunki były spoko, czyli jak zimą trzeba trenować. Także jest super. No teraz słońce, raz wieje, ale generalnie humory dopisują. Nie, jest dobrze, bardzo dobrze. Jak najszybciej, żeby mecz zagrać, bo to jest najprzyjemniejsze tutaj. Grać mecze, a nie trenować, także czekamy piątek, dzisiaj jeszcze drugi trening, jutro i w piątek gramy i zaczyna się cykl meczowy, także... Budujecie się na piątek? No, oczywiście. Zaczynasz teraz z Rakowią współpracę, powiedz mi, jak to widzisz? No, była to druga podróż z Warszawy tutaj. No, jestem zadowolony, szczęśliwy i... Wiąże z Rakowem przyszłość i mam nadzieję, że wspólnie będziemy osiągać jak najwyższe cele. Oczywiście chcę się rozwijać jako zawodnik, więc gdzieś tam mniej więcej muszę poprawić w swoich aspektach gry, więc myślę, że Raków jest idealnym miejscem do tego, żeby to wszystko zrobić. Powiedz mi, czy znasz tutaj kogoś? Poznałeś chłopaków? Poznałeś drużynę kogoś tutaj już? Tak. No, znam nowego. Wako spotkałem w Warszawie. Tutaj oczywiście jeszcze wdówka jest. No, ale gdzieś tam z każdym już coś porozmawiałem, coś zagadałem. Więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Dlaczego gasi silnik, jak idzie otworzyć bagażnik? Czemu? Bo ma kluczyki po prostu spięte razem. Cześć, Gus, nie siadasz? Hmm? Jakiś teraz rozkład inny niż zawsze? Nie, ten sam. Ciężka praca. Kierunek? Ciężka praca. Kierunek boisko. Reszta na boisku. Fantastyk, pogoda jest. Na co? Tutaj. Mocno wiecznie. Tak lepiej niż w Polsce. Mówisz? Carlos? W końcu. Dobra, moje. Masz jak twój, czy jakiś spadku? Nie. Nie widać. Powodzenia. Hey!
Tak, zamknijcie środek, Marcin! Jeden odbiór. Piłkę, dawaj! Zamykam! Zamykam!